Witam Państwa w kolejnym odcinku Futsal Raportu. Marek Siwik. Zapraszam na przegląd najciekawszych sytuacji na boiskach Futsal Ekstraklasy. W 6 ostatnich spotkaniach 5-krotnie zwyciężali gospodarze, tylko raz wygrali goście. Padło zaledwie 20 bramek, z czego 14 strzelili gospodarze, a 6 goście. Najlepszymi strzelcami w tej kolejce okazali się Michał Marciniak oraz Dariusz Pieczyński. Obaj strzelili po 2 bramki. Red Dragons Gniewy w tej kolejce podejmowali zespół AZS UŚ Katowice. Zespół Bożeja Korczyńskiego na pewno nie miał łatwego zadania, aby pokonać rozpędzone czerwone smoki, tym bardziej na hali w Gniewach. Chociaż do połowy wynik był bezbramkowy, to jednak już w drugiej części spotkania gospodarze ruszyli do ataku. Najpierw gola samobójczego zdobył Tomasz Dura, a następnie jeszcze drugą bramkę dołożył, ładnie strzelając piętką, Błaszek. W 29 minucie Dura strzelił bramkę kontaktową dla Katowiczan, jednak kropkę nad i w 37 minucie spotkania postawił Adam Wachoński i tym razem Topniewianie ponownie zdobywają 3 punkty na własnym parkiecie, pokazując, że twierdza Pniewy jest nie do zdobycia, a właśnie bardzo ciężko do zdobycia przez rywali. Natomiast zespół z Katowic aktualnie tylko 3 punkty w dorobku po 3 spotkaniach i plasuje się na 10 miejscu w tabeli. Bardzo ciekawe spotkanie mieliśmy na parkiecie w Zduńskiej Woli, gdzie Gatta Active podejmowała GAF Omega Gliwice. Nic nie zapowiadało takiego fantastycznego początku gości. Szybko 2 bramki zdobyli Gliwiczanie, najpierw Lutecki, później Kiełpiński i zawodnicy Gatty mieli nie lada problem, jak to odrobić straty. Udało się to dopiero w końcówce pierwszej połowy, gdzie kontaktowego gola zdobył Michał Marciniak. W drugiej połowie dalej gospodarze nacierali na bramkę Michała Widucha. Najpierw pokonał go Daniel Krawczyk, później Mariusz Milewski, a ostatniego gola dającego wynik 4-2 dla gospodarzy zdobył Michał Marciniak. Widać, że Gatta będzie dalej walczyć się o złoty medal w tegorocznych rozgrywkach Ekstraklasy. Natomiast GAF Omega Gliwice po 3 spotkaniach tylko jednopunktowa zdobycz. No i tym samym na wyjazdach bardzo nie idzie podopiecznym trenera Waniczka. Będą musieli szukać okazji w kolejnych spotkaniach. Klirek Schorzów, jeden z pretendentów do tytułu mistrza Polski, na własnym parkiecie podejmował Pogoń 04 Szczecin. Mecz ten nie był jakimś wybitnym widowiskiem, niewiele strzałów padało z obydwu stron i padła tylko jedna bramka. Zdobył ją Łukasz Tubacki po rzucie karnym, który został podyktowany w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach. Mimo to portowcy z ciężkiego terenu wywożą 3 punkty, a Klirek traci je na własnym parkiecie. Zresztą jest to jedyne spotkanie, gdzie gość wywiózł punkty od rywala. Tym samym Klirek traci punkty do konkurentów, a Pogoń 04 Szczecin już jest w środku tabeli rozgrywek. Do meczu na szczycie doszło w Cygańskim Lesie Bielsko-Białej, gdzie miejscowy rekord podejmował Red Devils Chojnice. Naprawdę bardzo atrakcyjne spotkanie, gdzie padła masa strzałów między oboma zespołami. Mimo to górą w tym spotkaniu byli rekordziści, strzelający 2 bramki więcej od rywali. Bramki dla rekordu strzelali najpierw Artur Popłaski w minucie 11, a drugiego gola dołożył Michał Marek w minucie 29. I właśnie o te 2 bramki lepsi byli w tym spotkaniu gospodarze. Na uwagę zasługuje znakomita postawa obu bramkarzy, ale jeszcze lepszy chyba był w tym momencie Bartłomiej Nawrat, który zachował czyste konto do końca spotkania. Tym samym Red Devils 6 punktów w tabeli, a rekord Bielsko-Biała jest współliderem z 7 punktami. Haliła będzie w Gliwicach, spotkali się Beniaminkowie tegorocznego sezonu Futsal Ekstraklasy, Envid Gliwice, FC Torun. Podopieczni Klaudiusza Hirsza już na początku spotkania objęli prowadzenie w tym meczu. Bramkę w 4 minucie dla gości zdobył Michał Suchocki. Jednak jeszcze w pierwszej połowie gospodarze odpowiedzieli bramką wyrównującą. Zbigniew Mirga zdobył gola na 1-1. W drugiej połowie oglądaliśmy dalej bardzo zacięte widowisko. Oba zespoły wymieniały się masą strzałów. Jednak w końcówce Michał Suchocki zobaczył drugą żółtą kartkę w tym spotkaniu, przez co osłabił zespół gości i wykorzystał to Przemysław Dywucki, który pokonał Nikolę Nagu i dał tym samym zwycięstwo 2-1 swojemu zespołowi, ale zespół z Torunia wraca bez dorobku punktowego. W poniedziałkowym meczu transmitowanym przez telewizję Orange Sport spotkały się zespoły nominowane jako słabsze w tegorocznym sezonie. KGHM Euromaster Chrobry Głogów podejmował Gwiazdę Ruda Śląska. I przez pierwsze 16 minut spotkania niewiele ciekawych akcji mieliśmy na parkiecie, jednak to właśnie w tej minucie pierwszą bramkę
dla gospodarzy zdobył Dariusz Pieczyński i tym samym otworzył wynik meczu. W drugiej połowie przez większość czasu strasznie wiał nudą na parkiecie w Głogowie. Dopiero w końcówce rozwiązał się worek z bramkami. Najpierw do siatki trafił Daniel Lebiedziński, później podwyższył jeszcze Dariusz Pieczyński. I jeszcze w sytuacji, kiedy trener Trznadel ściągnął bramkarza z boiska, do pustej bramki Głogowian trafił Dmytro Drosty, dając bramkę honorową w tym spotkaniu dla Rudzian. Tym samym Gwiazda dalej bez punktu w tym sezonie, a KGHM zdobył pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Najlepszymi strzelcami po trzech kolejkach futsal Ekstraklasy jest aż czterech zawodników. Są nimi Dmytro Drost z Gwiazdy Ruda Śląska, Przemysław Dewódzki z NBIT-u Gliwice, Michał Marciniak z Gatty Active z Duńska Wola oraz Paweł Budniak z Klirek Sochorzów. Wszyscy ci zawodnicy strzeli jak dotąd cztery bramki w tegorocznym sezonie. Najładniejszą bramkę, jaką zobaczyliśmy w trzeciej kolejce futsal Ekstraklasy, to wydaje mi się gol Piotra Błaszczyka, który piętką pokonał Rafała Krzyśkę w meczu pomiędzy Red Dragons Pniewy a AZS-em Oś Katowice. Czas na wytypowanie najlepszej piątki poprzedniej kolejki futsal Ekstraklasy. Tutaj najlepszym bramkarzem bez wątpienia Bartłomiej Nawrat z rekordu Bielsko-Biała. W polu uzupełnią tutaj skład Łukasz Frajtak z Red Dragons Pniewy, który znakomicie asystował swoim kolegom w spotkaniu ligowym. Następnie Przemysław Dewódzki z NBIT-u Gliwice, który dał 3 punkty swojej drużynie w pojedynku przeciwko FC Toruń. Michał Marciniak z Gatty Active z Duńskiej Woli, który odmienił losy meczu pomiędzy Gattą Active a GAF Omega Gliwice, a także Dariusz Pieczyński, który otworzył grę i otworzył wynik spotkania przeciwko Gwiaździe Ruda Śląska. Tak prezentowałaby się piątka najlepszych graczy tej kolejki. To już wszystko w tym Futsal Raporcie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych spotkań Futsal Ekstraklasy w KP Sport, a także w Orange Sport, jak również do subskrybowania naszego kanału kpsport.pl, gdzie znajdą Państwo najciekawsze informacje i najciekawsze wiadomości wideo z boisk, nie tylko futsalowych.